Znajdujemy się w sali konferencyjnej Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie, gdzie odbywają się zajęcia archidiecezjalnego studium duszpasterstwa rodzin. Pierwszą edycję naszego studium rozpoczęło 70 osób, spośród których 54 osoby pomyślnie zakończyły studium. Mnie osobiście to studium dało bardzo wiele dobra, wiele pięknej treści na temat małżeństwa i rodziny i uważam, że mnie samej będzie to bardzo potrzebne w przyszłym małżeńskim życiu i życiu rodzinnym, więc bardzo się cieszę, że miałam okazję wziąć w tym udział. Spośród 54 absolwentów 48 osób, w tym kilkanaście małżeństw, włączyło się od razu do pracy w poradnictwie rodzinnym, otrzymując misję kanoniczną, a więc takie specjalne upoważnienie księdza arcybiskupa do pracy w kościele. Pomysł na to uczestnictwo zrodził się wówczas, gdy sami przygotowywaliśmy się do naszego małżeństwa. Spotkaliśmy wtedy wspaniałą doradczynię, która naprawdę przystępny i bardzo fajny sposób wykładała nam właśnie naturalne metody planowania rodziny. Te metody poznaliśmy na swoich rekolekcjach we wspólnocie ponad już 7 lat temu, ale tutaj tą wiedzę pogłębiłam do tego stopnia, że tą uzyskałam i dyplom nauczyciela, więc ta moja wiedza jest dużo większa i dała mi możliwość nauki, pokazania tej metody drugiemu człowiekowi, drugiemu małżeństwu, które zaczyna pokonywać jakby iść tą drogą. Nasza praca polega głównie na przygotowaniu narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa, ale też coraz częściej zgłaszają się do nas sami małżonkowie. W tym czasie poznałam i spojrzałam całkiem inaczej na płodność mojego małżeństwa, że jest to niezwykły dar, którym trzeba się cieszyć, radować i dziękować każdego dnia. Dla mnie to było takie doświadczenie przypomnienia roli ojca w rodzinie, roli męża w małżeństwie, o tym, że męstwo powinno mi cały czas towarzyszyć, że bycie twardym to nie znaczy bycie ostrym, takim człowiekiem, który stara się ukryć uczucia, a wręcz przeciwnie, tym, który obdarza miłością najpierw małżonkę, później dzieci. Bo tu w Matemblewie wszystko mówi o małżeństwie, o rodzinie, o dziecku i o sprawach związanych właśnie w tym, jakże dzisiaj, zawsze, ale dzisiaj też, temacie, jakim jest małżeństwo i rodzina. Jak bardzo trzeba dzisiaj, widzimy, walczyć. Naprawdę walczyć. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zajęciami w naszym studium, szczególnie małżonków, ale także osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa i wszystkie inne osoby dobrej woli, którzy szukają formacji pogłębionej w tej dziedzinie, do kontaktu z nami. Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu, trwać będzie przez cały miesiąc. Prowadzę ją osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym. Odsyłam też do naszej strony internetowej.